Wrocławskim. Dziś będziemy sadzić bób. Sadzenie bobu można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy do doniczek na rozsady już w połowie lutego. Drugi, który my teraz będziemy stosować, to jest wysadzanie czy sadzenie bezpośrednio do gruntu, jeżeli temperatura nie spada poniżej 5 stopni Celsjusza. To możemy już pod koniec lutego, początkiem marca spokojnie sadzić do gleby. Zwykle nie wymaga podlewania, ponieważ tak jak widać jest gleba dostatecznie mokra. Jeżeli wysiejemy później, to siew w większym stopniu narażony jest na atak mszycy, co z kolei przekłada się na gorszy plon. Wysadzenie wcześniej może go przed tą mszycą ochronić. Możemy też dzięki temu mieć lepszy zbiór. Sadzimy w odległości, w głębokości 4 cm i co 10 cm pojedynczo, albo możemy wysadzić gniazdowo, czyli tak jak ja będę sadzić po 2-3 nasiona razem, ale wtedy odległość musi być co 20 cm i między rzędami powinno być 30-40 cm odległości. No to dobra, to do dzieła. Ja sobie tutaj bardzo prowizorycznie tutaj pozaznaczałam wszystko patyczkami. I tak, ten, powiedzmy taki kołek, ma 4 cm. Ma 4 cm długości, w związku z tym jest to idealna głębokość dla zasadzania bobu. Pierwsze nasiona. Pierwszy będzie bób późny, Windsor. I tu mamy właśnie Windsor. To są prowizoryczne takie patyczki po lodach, ale mi się bardzo dobrze sprawdzają. Okay. Tu sobie trzymamy odległość. Zasypujemy i delikatnie przyklepujemy. Zobaczcie, wszędzie są rzeczownice. Ziemi, ale w trakcie jak tutaj poruszałam ziemią troszkę, żeby pousuwać te pokrzywę, która nam tu pozarastała, no to było ich tutaj mnóstwo. Dobrze, kupujemy sobie kolejne miejsce. Raz, dwa. O, właśnie bierze nas, łapie nas deszcz. Trzy. Teraz będziemy bóg czesny bizon. I zasypujemy. Spokojnie mogłabym tutaj posadzić, ale mam zamiar posadzić w połowie odległości między tymi tutaj, między tym wysadzaniem. Zrobimy sobie to tak. Musimy się pospieszyć, bo nas tutaj złapał właśnie deszcz. I tak w ogóle jest cały ten tydzień. Już wcześniej się zabierałam do tego, żeby sadzić bób, ale ciągle pada. Mamy w tej chwili 7
7 marca i oczywiście znowu pada. Zasypujemy. I teraz tak. Odległość tu. Będziemy wysadzać tu był eko. Tu jest bizon. I teraz może sobie znowu weźmiemy eko. Chociaż nie, tu jest eko, więc weźmiemy sobie ten Winston. Albo w sumie pomieszamy te po każdym jednym w każdej odmiany. Jeden późny, jeden bizon i jeden ekologiczny uprawy. Okay. Zasypujemy, uklepujemy i mamy posadzony bób. Więcej odnośnie tego, jak sadzimy, kiedy sadzimy, kiedy możemy się spodziewać pierwszego kiełkowania, dowiecie się na blogu. Pozdrawiam, cześć!